spotkanie wyglądało w ten sposób. Seweryn był na scenie, a ja byłem w jury konkursu Studencka Piosenka Miesiąca, który odbywał się cyklicznie raz na miesiąc w różnych ośrodkach. I ja wtedy pracowałem w Radzie Zrzeszenia Studentów Polskich i byłem specjalistą do spraw piosenki i byliśmy razem w jury. I pamiętam, był Jurek Apratowski i taka wtedy dostrzegliśmy Seweryna, a raczej... A gdzie to było? Chyba na Wybrzeżu. Pamiętam fakt na pewno, że to było, ale gdzie to, wiesz, to trudno przypomnieć. Studencka Piosenka Miesiąca. To z tego to pochodziło, tak. Z tej no właśnie. No też Święciski też. No może Święciski Rzaku, był jako jedyny. W Gdańsku. A, no to może to. Albo to jest inna. Tylko ja pamiętam ten sam fakt, że to była piosenka twojego autorstwa i razem z Jurkiem Awratowskim bardzo nam się spodobała i przyznaliśmy ci jakąś nagrodę czy wyróżnienie, tego już nie pamiętam. W każdym razie piosenka była dostrzeżona i ja już cię widziałem. A potem no to przyjechałem na wasz obóz, bo prasa pisała, że jest o tak. I wtedy tam żeśmy się, że tak powiem, już spotkali. Tak to. Sobie przyjechałeś? I... Proszę? Na obóz nasz? Tak sobie przyjechałem, wiedząc, że z ofertą? Tam miałem kiedy trochę luźnych tekstów. W hotelu jakimś, gdzieś coś tam, zebraliśmy się, bo coś tam, no zawsze zebrania robił, no co jakiś czas zebrania robił. I pamiętam to, że coś tam po zebraniu, to ja mówię, a słuchaj, tutaj jest taki tekst. I Kosela dał mi ten tekst. Nie wiem, dlaczego mi dał ten tekst. Nie, to by chyba było w ten sposób, dał że... Mi. Wydaje mi się, że to było w ten sposób, że Jurek ci dał ten tekst i chodziło o to, żeby ten tekst ja chyba dostałem na zasadzie za zadanie napisanie piosenki o takim i tam trzeba było jakieś napisać... Zimowej. Tak, zimowej trzeba było napisać nowy tekst po prostu. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Ja napisałem piosenkę z Koselą, a chodziło o to, żeby ktoś zrobił nową muzykę. Tak, na pewno. Tak, na pewno. Chodziło o nową muzykę. Tak, on sobie nie mógł dać rady. Nie był zadowolony z tego, co mu tam wychodziło chyba. No i dał mi ten tekst. Już teraz wiadomo, doszliśmy razem. Gotowy. Rzeczywiście był. Ja go natychmiast napisałem. Tak, bardzo szybko. On był tak skonstruowany, świetnie, że... Ja w ogóle słyszałam od innych ludzi, którzy pisali teksty, że Seweryn był bardzo wymagającym i bardzo trudnym orzechem do zgryzienia, jeżeli chodzi o teksty. Czy tak było? No chyba tak, na przykład. Teraz to w ogóle nie jest taki trudny, że w ogóle nie piszemy teraz razem. Skala trudności tak rosła do góry. Na tekstów na wysokim poziomie. O nie, to ja wychodzę. Po prostu już teraz tak. To już się mówię, że strasznego gola sobie strzeliłeś. Nie pisząc ze mną. Nie, byłeś wymagający. Ja pamiętam, że jeżeli chodzi o Wschód Słońca w Stadninie Koni, którą piosenkę bardzo cenię, to żeś mnie wymęczył trochę nad tym tekstem. Tak? Tak, to nad tym tekstem żeś mnie wymęczył. No, ale dzięki temu tekst trafił do antologii światowej poezji o koniach razem z Kłomorzą, tam Puszkinem i innymi. Także. No to coś znaczy. No. Proszę bardzo. No. Dzikowski jestem. Przyszedł Seweryn i mówi, napisz mi tekst i tam ma być coś takiego jak... Anna Maria. Muszą być dwa imiona razem, jako jedno imię. Jako jedno imię Anna Maria. I tak, i koniec na tym opowieści o Annie Marii. No mój dla koniec. Tego, bardzo dobrze. No, ale natomiast... Dlatego, że jest najlepsze to, jak... Bo my wiemy, tak, jak to było, chodzi, tak. Ale jak ludzie konfabulują. W ogóle nie mówić do końca swoich dni, bo dzięki temu powstają różne świetne historie. Smutne oczy, piękne oczy, smutne usta, bez uśmiechu. Ale to już bez naszego udziału. Już głowa, Głowacki, wiesz, tam... Kogo już tam nie, wiesz, nie zdewastowali. Tak.
przy okazji. Ale i, a ile osób znało Annę Marię w ogóle? A ile wiesz. My nie wiemy, o co chodzi, ale tak, zawsze są. Ludzie ci, wiedzą. To. Lepiej wiedzą. I ci, co lepiej wiedzą, niech tworzą dalej historię. Proszę tak. bardzo. Idziemy dalej. Część piosenek nawiązuje do tego, co robiliśmy, no, co ja robiłem, co koledzy robili, co Krzysztof robił. No u mnie to się łączy. U mnie się jak cholera łączą niektóre piosenki. Zawsze. Na przykład Trzecia miłość Żagle. To nawet właśnie. Kiedyś było takie parlando, tylko nie chcieliśmy, nie wiem czy ja, czy tyśmy zrezygnowali z parlanda. Pierwsza moja miłość to był pies, druga miłość dziewczyna poszła gdzieś. Posłuchajcie, opowiem dziś wam, jaka była trzecia miłość ma. Ucichł wiatr, morze śpi w blasku gwiazd. Wspomnę dziś miłość swą w taki czas. No i o tym, i to jest na prawdziwej historii oparte, bo kiedy moja łódź była już taka stara, nie do pływania i stała w porcie, postanowiłem ją spalić, bo tam przychodzili pijacy, obsikiwali ją, pili piwko, tam pokrzywami zarosła i tą łódkę sobie podpaliłem. Była taka uroczystość i no, teraz zwrotki mówią o tym. Tak, kiedy płomień zgasł, popiół rozwiał wiatr, płynie znów moja łódź miłość ma. Także to jak najbardziej mi się wiąże. I trzeba było o tym napisać właśnie. No to starczył wtedy mi nafty litr paku pęk. No wiesz, no do ludziom, no wiesz, ja pisałem do twojej frazy muzycznej. Trudno mi było, wiesz, ja miałem najpierw muzykę, trudno mi było zmieścić. Tak? Wiesz dobrze, jak trudno w muzyce zmieścić jest nieraz ten. Nie? Ale siku to dobrze się pisze, to jest krótkie słowo. A, no to co obsikiwali, o Jezu, obsikiwali. Pięć sylab, bo nie. To nie ja, to zespół Cyc, no to już nie my. Wtedy mogliby tego nie puścić przez te siki. No tak. No ale trzeba pisać tak, jak było właściwie. Jeszcze dosyć trudnym zadaniem wtedy, bo już byłem w strukturach, w Zakrze Związku Polskich Kompozytorów i Autorów obecnie, a chciałem oczywiście kolegę w to wszystko wprowadzić, bo na to zasługiwał. I niestety był spory opór z tak zwanych tradycyjnych wtedy kompozytorów i wtedy jeszcze nazywano kompozytorów szarpidrutami po prostu. To tak pogardliwie mówili o gitarowych zespołach. Coś niesamowitego, że ludzie mieli problem, żeby przyjąć młodszych muzyków z mojego pokolenia, znaczy przyjąć. Żeby zostali członkami ZAX, a nie. Zakru. Ale ZAX też. No, ale ZAX to tam, jak ktoś wykazywał pieniążkami, to ZAX wtedy no, mimo, że to nie powinno ich w ogóle nie obchodzić, no, tylko tak. chronić prawa każdego, to jakiś też był problem. Znaczy takie zdolności do rymowania, czy do okolicznościowych wierszyków, nie zawsze takich przyzwoitych, szkolnych, no to mi się zdarzało w szkole jakiś wiersz, na kolegę albo jakiś pierwszy wiersz o miłości. Zacytuję. Zeszły z nieba ciche chmury, firmament gwiazdami lśni. Ja kieruję wzrok do góry, w każdej gwiazdce jesteś ty. No i takie te różne śmieszne szpargały, które kiedyś wygrzebałem. Tam się rozczuliłem, bo tam ktoś przechował, moja mama, i tam po jej śmierci rzeczy zostały. A potem no nie wiem, no trzeba mieć chyba, przede wszystkim to trzeba mieć dużą ciekawość do życia, żeby zostać tekściarzem, no i umieć przysiedzieć, być również pracowitym, z czym miałem największe trudności. No, wolałem, jak to się mówi, żyć szeroko, żeglować, no co tylko tam się dało narty, natomiast to znaczy byłem zainspirowany właściwie taką piosenką Spotkanie Starych Żółwi. To było w ten sposób, że my w jakiś sposób, no już czy nasze drogi, czy nasze miejsca, czy powiedzmy jakoś to się trochę rozeszło i my się po latach spotykamy i więcej powstała ta piosenka. I Żółw i Ptak to dwa zaklęcia i coś takiego było, że takiego jakiegoś wspólnego przywołania dawnych przeżyć, dawnych przygód, dawnej pracy nad tekstami i to było takie spotkanie starych żółwi.
I tak to Seweryn też tak określał, że to taki typ ma ta piosenka. Chyba pierwszy raz coś mówiłeś na temat tekstu, że to taki charakter. Ja pamiętam tak. No tak, ale to już było po 30 latach. Po 30 latach współpracy. No właśnie tak, mówię, pamiętam chodzi, taką wyraźnie. Kiedyś, jak byliśmy młodsi dużo. Jak byliśmy dużo młodsi, to była napisana piosenka Bez naszej winy, która w ogóle chyba teraz zginęła, może nawet jej nie pamiętasz, ja ją gdzieś odgrzebałem, która była jak rozstałeś się z Krzysztofem. Tak, Krzysztofem, bo on nie dostał paszportu, coś takiego. No to są takie przykłady, że ja mówiłem, Krzysztof, to jest, muszę, tak mi każe, po prostu tak czuję, że powinienem coś powiedzieć na ten temat, jednak zaśpiewać. I wtedy konsultowaliśmy, tak, jak to ma być, dlaczego i co, o czym. No na przykład, tak. Połączył nas zwyczajny dzień. Znaczy inspiracja ze strony Seweryna, napisanie tego tekstu, dokładnie nie pamiętam, ale chyba myśmy, ponieważ staraliśmy się razem pracować, to na przykład było w ten sposób, że ja proponowałem jakąś frazę, Seweryn robił muzykę i zaproponował na przykład refren sam muzyczny, który musiałem do którego napisać. To tego się nie pamięta do końca ze wszystkich. No, pisaliśmy razem, no w każdym razie my wiele piosenek pisaliśmy razem. Nie tak, że Krzysztof coś napisał, przyniósł mi, później ja siedziałem, albo ja muzykę wcześniej napisałem, jakąś melodię i Krzysztof gdzieś tam za jakiś czas mi przyniósł tekst, ale większość piosenek to, bo raz, że mieszkaliśmy razem, to no byliśmy codziennie właściwie razem, no to gdzieś tam w jakimś pokoju Krzysztof miał zadanie, że o, tu to, no i napisz tutaj, robimy to. No i co jakiś czas się, ja przychodziłem do niego i patrzyłem, jakie efekty są. Najczęściej właśnie Krzysztof spał, także. No, bo powiedział tak mojej żonie w ogóle. Taki spracowany. Mojej młodszej, 18 lat ode mnie, żonie i trzeciej zresztą powiedział, że w ogóle, że spałem, że musiał mnie ciągnąć za ten, za... Także. No tak, to. Bardzo chętnie wtedy sypiał. Tak. Pisząc. No bo jednostajność pozycji, siedzenie nad tekstem, prawda, to inspiruje do. No ale. Komarowania. Z paręnaście wyszło tak jakoś cudem. Tak, cudem. Jest taka. Wyszło i co najgorsze, że nie chcą zejść po prostu, że ciągle chodzą te piosenki. No to już się nie martw o to. Nie zapeszaj. Nie zapeszam. Aha, jest. To jest piosenka z niedoszłego musicalu, który chciałem napisać o Antoine de Saint-Exupéry, znanym poecie, lotniku, bohaterze. Ja też również uwielbiam te sporty podniewne. Jestem skoczkiem spadochronowym, znaczy byłem obecnie, nie skaczę. Mam sto kilkadziesiąt skoków za sobą. I tam właśnie, ponieważ ja już napisałem taką piosenkę według książeczki Antoine de Saint-Exupéry, a raczej piosenkę o książeczce, która się nazywała Mały Książę. Muzykę to akurat nie Seweryn napisał, tylko Rysiek Poznakowski. Ale postanowiłem właśnie z Sewerynem, bo on był mi jakoś bliższy warsztatowo, no i w ogóle, no, przyjaciel, kolega, napisać musical o Małym Księciu. I to była taka, taki song z tego musicalu miał być napisany, kiedy lotnik jest zagubiony na pustyni i myśli o swojej żonie Włoszce, skąd dlatego imię Consuela. To wie, że zginie, ale myśli o niej, dlatego piosenka nosi tytuł W moich myślach Consuelo. Zacytuję kawałek tekstu. Wszystkie morza, które wyschły, ale żyły,
razem z sercem, co dla Ciebie tylko biło, razem z wiatrem, który ucichł ponad ziemią, żegnam Ciebie w moich myślach, Consuelo. Zagubiony na pustyni, nie miał już żadnej nadziei na ratunek. Dniem towarzyszyło mu słońce, nocą gwiazdy. No tak, jeżeli ktoś wie, kto to był Saint-Exupéry i czytał Małego Księcia, I życiorys. Po tej opowieści, plus ta piosenka, że to jest połączone, że to wynika w ogóle z tego tekstu, z tej opowieści, to wszystko jest pięknie, to wszystko się zgadza. Ale jeżeli ktoś nie wie w ogóle, tylko tak słucha piosenki, to dla niego to jest jakiś kicz. I ja to rozumiem, bo wtedy to nie przez wszystkich była odebrana ta piosenka, była niezrozumiana. Z harmonią taką pamiętam, bogatą. O, nawet było na płycie, to tam idzie Perlando. Znaczy pochodem harmonicznym, nie z harmonią instrumentem, tylko pochodem harmonicznym, który rzadko wtedy stosowałem, a w ogóle w zespole big beatowym. No, ale przez to ona była taka inna. Rzeczywiście była inna. No i to imię Consuela to też takie dziwne. No to tak, dlatego. Ja bym się skojarzyłem z Pamelo Żegnaj, wiesz, Pamelo Żegnaj, tak. No tak. A, to jest był drugi wypadek, jak tam kiedyś samoistnie dopisałeś My Girl czy My Dear Don, czekam na twój przyjazd, wiesz, to też się przyczepili do nas, użyte w polskim tekście angielski wyraz. Tak, tak, mi się wydawało, że takie nowoczesne wtedy, tak zaśpiewać sobie na końcu jeszcze My Girl, My Girl. A tu nas po prostu nakrzyczeli. No, jak dobrze. Wiedziałem, że jest fantastyczny zespół, który powiedzmy na to zasługuje, żeby mieć najfajniejszych tekściarzy w Polsce i ściągnąłem do tego Kazia Winklera, później Kondratowicza i Kazimierz Winkler napisał kilka piosenek, niektóre w spółce. Jak trzeba było bardzo szybko tak zrobić, to po prostu przyjeżdżałem do Kazia, który się z domu nie ruszał i żeśmy tam bez względu na porę dnia i godzinę nocy, żeśmy tą piosenki czasem pisali. Myśmy podzielili nawet, kto komu ma pisać, bo była taka sytuacja, że ty rzeczywiście, myśmy pisali razem, Kaziu Winkler, Marek Gaszyński, jeszcze wcześniej, bo on był właściwie pierwszy, jako autor tekstu, wtedy radiowiec jest i równocześnie. I został Krzysztof, myśmy najwięcej pisali, ja i Krzysztof. Tak. A Krzysztof miał jednego autora, który bardzo świetne teksty pisał, ale bardzo wolno. Taki pan Tadeusz Krystyn, to był pseudonim jego. Znakomite, nowoczesne teksty, a to był starszy pan wtedy. I właściwie Krzysztof został bez autora. No, Kosela nie dawał sobie rady, bo napisał tak parę tekstów i to wszystko. A tempo było ogromne. I stąd myśmy postanowili, żeby Janusz Kondratowicz, tak, bardziej niż ze mną, zaczęliśmy rzeczywiście z Januszem, żeby skupił się na Krzysztofie, żeby tak porówno było. Mhm. I stąd więcej później piosenek Kondratowicza Krzysztofem. Ja oddałem całą duszę i serce Sewerynowi. Mówię o tej duszy i sercu tekściarskiej po prostu. Także wolałem z nim pracować. Mój kompozytor z wyboru. Czym się wtedy fajnie było pokazać na mieście? Z paszportem. Tak, z paszportem, bo nam czasami nie chcieli dać mniej Sewerynowi. Na przykład napisaliśmy kolędę, która ale była na festiwalu. Nie, czasami, bo tak to dawali zawsze. No tak, czasami. Zawsze tak to dawali. Pan sobie, proszę bardzo, nie chce pan paszportu? Boże. Niech pan sobie pojedzie, coś zobaczy, co się na świecie dzieje. No tak. Jakie zespoły niech pan odwiedzi, coś tam, żeby to może panu to tak... Może pan nie horyzont wracać, się tak jakoś rozszerzy. Także jesteśmy wdzięczni. To znaczy na festiwal w Kastbar po prostu powiedzieć, że przecież paszportu nam nie odmówili, ale oczywiście jak się festiwal skończył, to zadzwoniono z Pagartu, że paszport jest do odbioru państwa. To twoje? Moje z Kaziem Winklerem. Dobrze.
Musiałem się upewnić, chciałem cię złapać. Ale... Jak z Kaziem, to słowa. No tak, to tak było przeważnie. Zawsze tak, tekst no. Najpierw. To kwalio takie ćwiczę rufy. No, napisane było po prostu. Dzięki temu się wyćwiczyłem w pisaniu do tekstów. No. To zupełnie inna historia. Przynieść gotową muzykę i niech się tam męczy. I knocie muzykę. A wziąć tekst i żeby nic nie, jeżeli jest dobry, nic nie zmieniać. I tak zrobić, żeby było jeszcze lepiej. O, miałeś z Agnieszką Osiecką trudne zadanie, bo ci tam piękne poezje przynosiły. No tak, ale właśnie to były takie, że no. Muzyka w nich była. Ja miałem ułatwione zadanie. Każdy miałby. Czytasz tekst i jego rytm. Nie ma pomysłu, bo to nie może być pomysłu wcześniej, zanim dostaniesz tekst, który jest inny zupełnie niż... I na tym to polega właśnie i to jest ta cała siła w takim tekście, który jest no zupełnie oryginalny. Dzięki niemu może powstać melodia oryginalna właśnie. To jest najważniejsze co w piosence. Oryginalność, czyli niepowtarzalna, oryginalna muzyka, melodia. I tekst. A ja nie jestem kompozytorem i mam nieco inne na to spojrzenie. Oczywiście nie odmawiając racji Seferynowi, to jest jego warsztat i wiadomo, że tak u niego to wygląda. Natomiast ja wolę pisać do muzyki, zamiast po prostu wymyślać tekst, nie mając tak zwanej inspiracji muzycznej. I na przykład najbardziej mi wtedy w ogóle ze wszystkich kompozytorów, bo pisałem i z Bizoniem, nie wiem czy to warto, i z innymi też kompozytorami odpowiadało to, że muzyka Seweryna sugerowała, inspirowała mnie do tego i to właśnie było motorem. Głównie pisałem do muzyki, aczkolwiek nie wszystko. I przez ciebie te piosenki takie smutne były, teraz właśnie. A bo twoja muzyka była taka rzewna, to piosenki były smutne. To trzeba byłoby właśnie w drugą stronę. Ja nie mogę, wiesz, wesołych, nie było powodu. Co nie było powodu? No ale przecież chyba smutno wtedy nie było. Nie, a co to za sztuka, jak było wszędzie było wesoło, wiadomo, że było wesoło dookoła nas. Napisać wesołą melodię, no to co to za sztuka? To każdy głupi by tak. Chodziło o to, żeby napisać piękną, wzruszającą melodię, jak dookoła jest wesoło. I dlatego mnie tak wychodziło. Znaczy, z ręką na sercu kilkakrotnie skorzystałem, że tak powiem, z fanek czerwonych gitar. Co ja będę już ukrywał, żyjemy w XXI wieku. Ziemia coraz bliżej. Ziemia coraz bliżej, można się przyznać, się tak. Tylko teraz jak się spotyka, wiesz, czasami fanki, to nie pamiętasz, czy to już tak. Tak? No spotyka się czasami. No. Trzeba było być... A ty, gdyby się nie zaszył w lesie, to też byś spotykał, ale... Nie, ja się nie wchodzę, nic nie spotykam jakoś. Tak? No to ja spotykam. A więcej... Ale bardzo żałuję, to nie to, że ja... Tak? Też, pewnie, że straciłem kupę czasu. Tyle lat. A teraz bym spotykał sobie różne znajome. Życie byłoby dużo ciekawsze. To znaczy ja czytałem, czytałem różne poezje, nie w celach, że tak powiem, natchnieniowych, tylko tyle, że po prostu lubiłem. I to jest z Eluarda. Z poezji Eluarda był taki fragment: jedno jest życie, więc na pewno dobre. I ja postanowiłem to wziąć jako szlagwort, to jedno jest życie i napisałem o tym. Tam się właściwie przewija po prostu wszystko. Co to jest szlagwort? Co? A, szlagwort, sorry. No. Jest? Wers w refrenie, no jak to kompozytorzy nazywają, nie wiem. No. My z Niemiecka z Kaziem byśmy szlagwort nazywali, chociaż tak się nie powinno mówić. No. To znaczy to, co się powtarza w piosence najbardziej i w refrenie, część refrenu. I właśnie to jedno jest życie i na pewno dobre tak zainspirowało mi do napisania. I to właśnie chyba najwięcej
Nie, ale to mimo wszystko do muzyki było napisane chyba, bo już nie pamiętam, bo to być może miałeś tutaj kawałek mojego tekstu. Ale przepraszam, zapomnieliśmy o musicalu Gwałtu, co się dzieje. Kiedy będziesz szła do mnie, pisałeś do mojego tekstu, pisałeś prawie wszystko do moich tekstów, także to nie to, że Dzikowski nie może nic wymyśleć po prostu, tylko jednak musi słuchać. Jednak powiedziałeś, to bardzo dobrze. Sense zainspirowałeś, napisałeś tekst. To powiedziane, przebojem, że każdy ma śpiewać. Przebojem do śpiewania i do tańczenia na prywatkach to nigdy to nie będzie. Natomiast ja tu rzeczywiście poszedłem w kierunek tak zwanego protesogu. Nie dlatego, że może to był jeszcze wtedy jeszcze żył bardziej w pamięci Bobby Dylan, prawda? I nie wiem, to ten klimat z piosenki. Uważam, że piosenka ma taki duży odbiór społeczny, czasami może nadać pewne prawdy życiowe, pewne filozofie. Teraz już tak bardzo na to nie idę. Trochę się rozczarowałem, trochę inaczej do tego podchodzę, ale wtedy byłem taki trochę wojowniczo do świata nastawiony i człowiek chciał coś zmienić, lansować. No i tak to było. Teraz no. Nie? Proszę? A teraz nie? Nie jesteś zadowolony? Czy Mercedes i Jaguar? Teraz to się przychodzi. Powinien kolega, być szczęśliwy. Kolega żartuje. No i takie całe nasze życie, że tak powiem, radość, łzy, kłótnie i uniesienia. O, taka jest moja przyjaźń z Sewerynem. No. Jakie kłótnie? Co ty? Kłótnie? O co się kłóciliśmy na przykład? To mnie zainteresowało. Co cię interesowało? No wiesz, no. Tak się mówi, nie? Dobra, to zostawmy, tak się mówi. No. Nie, ja byłem najgorszy. W ogóle przeze mnie to tak klęczą nocze, to przeze mnie, bo już nie mógł wytrzymać. Dzikowski też się wyprowadził, gdzieś się wyprowadził chyba przeze mnie, bo już nie mógł ze mną pisać. Paskudny byłem. Nie, ale jak kiedyś pamiętam, bo jeździłem czasami jako konferencjer w tych zespołem. Krótki okres, ale było. Przeważnie tam jeździł Szewczyk, jeździł i jeździł Tadek Górny. Ale taki był czas, że tam nie mieli akurat kogo dać. Byli na wczasach, nie wiem, pojechałem taki objazd z nimi trzytygodniowy, czy tam dłużej. Kilka razy była ta trasa powtarzana. No i pamiętam, że coś palnąłem jako konferencję raz. Mówi, czy jesteś profesjonalistą, czy nie? Takie duperele do ludzi, tego w ogóle. A potem przylatuje ten, przylatuje skrzypczyk i mówi, słuchaj Krzysiek, a Sewer mówi, ja już go pieprzyłem, już spokój. No, żeby... Bo jak go lepiej znałem, to mogłem, a skrzypczyk chciał dyplomatycznie. Słuchaj, tak. Pośród tego, no nie tak. Wypada, żebyś może chciał. To znaczy tam byli tacy, co mówili, albo prowadzący, albo Jurek. Jurcio dopowiadał te różne. Ja chciałem, prawda, Krzysztof? Ja chciałem, ale nie dawali mi. Tak. Ja zawsze chciałem mówić. Dorywałeś się tego mikrofonu. No, no właśnie. Żart oczywiście. Nie, oczywiście, że nie. Tak. Żaden żart. Naprawdę chciałem mówić, ale miałem dużo do powiedzenia. Bardzo dużo. Tak, jąkałeś się. I wszystko musiałem w sobie to... Niestety, bo mi nie dawali powiedzieć. To ja mam do ciebie pytanie, że tak powiem, za które się pokłócisz ze mną. Jak to się stało, bo kiedyś się czasami jąkałeś? W jaki sposób? Zacinałem się, tak. Zacinałeś tak. Się. Jak to się stało, że ty się tego pozbyłeś, bo teraz mówisz... Ty się mnie zapytaj, jak to się stało, że zacząłem się zacinać, a nie, że się pozbyłem. Zacząłem się zacinać w pewnym okresie swojego życia, to byłem młody, dlatego, że mnie na siłę przestawiano z lewej ręki na prawą. To ma taki to wpływ, tak? No, ja to dowiedziałem się już jako dorosły człowiek, że tego nie należy w ogóle robić, bo to właśnie była klasyka, to klasyka jest. Właśnie to był powód. Czyli ja jestem leworęczny normalnie, leworęczny. No tak, a musiałeś grać. Żeby dzieci się nie śmiały, i żeby mnie nie przezywały na wszelki wypadek, że coś, to mi kazano pisać prawo, uczyć się, prawą rękę używać. To był powód, że zacinałem się i się wstydziłem oczywiście tego, no bo
Normalnie tak, jak się zdenerwowałem. Przy jakichś nerwowych sytuacjach to się zacinałem i wstyd mi było. Wywiad czy coś załatwić przez telefon, to no, głupio mi było, że mogę się zaciąć. No tak, czasami ktoś mówisz. Mówi, no co, jak to, wiesz, to czasami wstyd. Weź zadzwoń tutaj. I dlatego cię prosiłem, często, Krzysztof, weź zadzwoń, proszę cię tutaj. Tego. No jak Krzysztof sekretarz był. To stąd. Staje się, że po tym wywiadzie to będziemy mieli, wiesz, przesrany był. Ale bo co? Nie, no wiesz, no, tam za Seweryn się jąkał od tego, a Klikowski to tam, wiesz, jak mi to wstyd, ludzie... nie? No, a Jezus, rzeczywiście, po co ja to mówiłem? A tak byłbym taki kryształowy, no. No. Bez tego jąkania szczególnie. Tak jest. No i dobrze.